Dziękuję za wszystkie gratulacje i słowa uznania po pierwszych odcinkach mojego vloga. Dziękuję serdecznie, bardzo się cieszę. A dziś zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego bardzo ciekawego odcinka. Tym razem porozmawiamy sobie o bardzo ciekawym beta-testerze, który zrobił zawrotną karierę informatyczną dzięki magazynowi nadseńskiemu Nasz Czas. Drodzy Państwo, witam, zapraszam, Piotr Jackowski. Bądźcie Państwo ze mną. Beta-tester to osoba, która przed wydaniem oprogramowania komputerowego sprawdza jego jakość, wydajność oraz stabilność w wersji beta. Przed tą wersją była wersja robocza, po niej wersja alfa. Bycie beta-testerem jest bardzo często traktowane jako swoista nobilitacja, szczególnie w przypadku gier komputerowych, ze względu na niewielki rozmiar grupy, która ma dostęp do oprogramowania przed oficjalną premierą wersji produktu gotowego do wypuszczenia na rynek. Drodzy Państwo, to jest fragment arcyciekawego tekstu zatytułowanego Beta Tester. Autorem tego tekstu jest świętej pamięci ksiądz Jerzy Warchoł, który w magazynie nadsańskim Nasz Czas od roku 2006 początku powstania pisma publikował tutaj swoje bardzo ciekawe teksty o różnorodnej tematyce, nie tylko religijnej, ale także historycznej. Poruszał także tematy dotyczące szeroko pojętego życia, kultury, problemów ludzi. Nawiązywał także do informatyki, o czym właśnie w tej chwili pragnę Państwu powiedzieć. Otóż tekst Beta Tester był tekstem niezwykłym. Ilekroć ksiądz Warchoł publikował swoje teksty w Naszym Czasie, zawsze starałem się je czymś zilustrować. I kiedy pojawił się tekst o Beta Testerze, poszukiwałem Beta Testera. No bo przecież trzeba było w tym tekście zamieścić jego zdjęcie. Poszukiwałem tego Beta Testera, poszukiwałem i drodzy Państwo, okazało się, że znalazłem go w swoim własnym domu i beta-tester został posadzony przy komputerze w całej swojej krasie, w pełnym swoim informatycznym rynsztunku i mógł zilustrować to wszystko, o czym tutaj mówimy. A kto był tym beta-testerem? Otóż tym beta-testerem okazał się wspaniały miś, którego kiedyś jako pamiątkę przywiozłem z Radomia, z pewnej mojej wyprawy. Od wielu lat się tutaj zadomowił i okazało się, że jest on świetnym beta-testerem. Zobaczcie Państwo tego beta-testera w artykule księdza Jerzego Warchoła. Oto ten tekst z tą wspomnianą ilustracją. Oto beta-tester. W tekście księdza Jerzego Warchoła. I beta tester w całej swojej okazałości przy swoim warsztacie pracy. Zobaczcie Państwo, jak testuje programy komputerowe. Kariera beta-testera zaczęła rozwijać się w bardzo szybkim tempie. Od czasu publikacji zdjęcia w magazynie nadsańskim Nasz Czas trafił wreszcie na łamę książki, to niezwykłe książki. Otóż teksty księdza Jerzego Warchoła publikowane w Naszym Czasie udało się zebrać w
bardzo ciekawej książce zatytułowanej Myśli i Słowa. Oto właśnie ta książka. Książka została wydana w grudniu 2015 roku. Znalazło się w niej 50 tekstów opublikowanych w naszym czasie oraz wiele krótszych publikacji, które ukazywały się sukcesywnie na łamach biuletynu wydawanego przez Solidarność w Hucie Stalowa Wola. I w książce Myśli i Słowa znalazł się również tekst zatytułowany Beta Tester. Tutaj również znalazło się zdjęcie naszego beta testera. Zobaczcie Państwo, jak dumnie również w książce testuje programy komputerowe. Tekst ten, jak i cała publikacja została przyjęta bardzo życzliwie, bardzo serdecznie. Książka spotkała się z dużym zainteresowaniem. Drodzy Państwo, i właśnie z tego tekstu beta tester chcę Państwu przytoczyć jeszcze jeden bardzo ciekawy fragment. Posłuchajcie Państwo. Człowiek nie jest beta testerem swego człowieczeństwa. Nie został rzucony na ocean nieokreśloności, jak głosił Sartre. Według niego wolność jest przekleństwem. Krowa nie musi się zastanawiać, jak zrealizować swoje istnienie, natomiast człowiek sam musi sobie wynaleźć, testować różne możliwości. Człowiek nie przychodzi z nicości w życie z niedopracowanym projektem. Istnieje podstawowy wzorzec. Każdy człowiek stara się znaleźć instancję, której można zapytać, jak to czynić mam. Taką fundamentalną instancją jest Pan Bóg. By być bardziej zrozumiałym, stał się człowiekiem. W Jezusie mamy drogę, prawdę i życie, by zrealizować nasze człowieczeństwo. Nie trzeba testować alternatywnych rozwiązań. Nie trzeba testować HIV, by wiedzieć, że to ciężka choroba. Nie trzeba testować alternatywnych modeli rodziny, by dojść do wniosku, że nierozerwalny związek mężczyzny z kobietą jest najlepszą wersją i jedyną, która się nie zawiesza. Nie dajmy się omamić hasłem, że wszystko trzeba samemu testować, aby być w pełni wolnym i doświadczyć szczęścia. No tak, jakże mądre i ciekawe słowa napisane przez księdza Jerzego Warchoła. Drodzy Państwo, przyjrzyjmy się beta testerowi, jak wygląda dzisiaj. A oto i beta tester dzisiaj stał się szacownym obywatelem, założył rodzinę. Informatyka zaprowadziła go na szczyty zawodowej kariery. Jest to przykład misia, który spełnił się w swojej pasji, w swoich zainteresowaniach. A wszystko, drodzy Państwo, dzięki magazynowi Nadsańskiemu Nasz Czas. To właśnie tutaj od publikacji tekstu Beta Tester zaczęła się jego zawodowa i życiowa kariera. Chciałbym Państwu przedstawić jeszcze jednego misia, którego mam w swoich zbiorach. Oto właśnie ten misio. Przywiozłem go kiedyś z jednej z moich artystycznych podróży. Podróży do Wilna. Tego misia otrzymałem na pamiątkę od Polki mieszkającej w Wilnie imieniem Irena. Irenko, jeśli oglądasz tego vloga, to bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. I ten misio już od wielu lat stoi sobie u mnie i przypomina o tej i nie tylko o tej podróży. Drodzy Państwo, no i wypada powiedzieć w związku z tym, że misie to bardzo fajne chłopaki i chciałoby się powiedzieć, bądźcie ludźmi. Ale drodzy Państwo, jednak chyba tego nie powiem, bo mogłoby to być dla tych misiów zbyt niebezpieczne. A dziś
Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnych vlogach.